czwartek, 19 marca, w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli rozpoczął się proces w sprawie spowodowania śmierci noworodka Stasia Kunerta, który zmarł podczas porodu w tamtejszym szpitalu powiatowym 11 marca 2013 roku. Prokurator oskarża Andrzeja L., lekarza z duńskowolskiego szpitala prowadzącego ciążę i poród Kamili Krawczyk-Kunert o to, że dopuścił się narażenia zdrowia i życia matki i dziecka. Nie uwzględnił, że w badaniu USG płodu z dnia 2 marca 2013 roku obwód brzucha płodu był większy od obwodu głowy. Nie wykonał ginekologicznego badania wewnętrznego tej pacjentki. Nie wykonał pomiarów jej miednicy oraz nie wykonał badania USG płodu. Co spowodowało, że błędnie ocenił masę i rozmiar płodu i nie podjął decyzji o cesarskim cięciu, przez co w drugim okresie porodu nieumyślnie naraził rodzącą na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnie doprowadził do śmierci dziecka Stanisława Kunerta, które zmarło z powodu niedotlenienia w czasie drugiego okresu porodu. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast obszerne wyjaśnienia złożyła poszkodowana matka małego Stasia, Kamila Krawczyk-Kunert. Wiem, że cała ta sytuacja, tak, cała ta próba, żeby Stasiu opuścił kanał rodny trwała około 15 minut. Gdzie ból był przerażający, ja się darłam się, krzyczałam z bólu w niebogłosy. Nie jestem w stanie wiedzieć, komu udało się wyciągnąć Stasia. Jeszcze dodam, że w międzyczasie usłyszałam z ust, jeszcze jak Staś był zaklinowany, usłyszałam z ust pielęgniarki pani Ewy, że chyba urwaliśmy pępowinę. Dziecko nie mogło się urodzić bez cesarskiego cięcia, bowiem Staś ważył 4 kg 470 gram. Jak wyciągnięto Stasia, przystąpiono do reanimacji. A doktor zaczął mnie zszywać. Wiem, że jeszcze wcześniej urodzone zostało łożysko. Reanimacja trwała około 40 minut. Gdzie cały czas błagałam, żeby tylko Stas zaczął płakać. Żeby usłyszeć jego krzyk. Jak widziałam, że leży bezładnie. Po upływie około, myślę, 40 minut, tak jakiegoś czasu, tak odstąpiono od reanimacji i podszedł do mnie pan anestezjolog, informując, że Staś się urodził bez tętna. Podszedł do nich anestezjolog. I że tego tętna nie udało się przywrócić. Sala wyglądała strasznie, była cała we krwi. Staś był siny. Poprosiłam, żeby mi go podano na chwilę chociaż. Żeby móc teraz przytulić. Oskarżające lekarza były także wyjaśnienia ojca małego Stasia, Damiana Kunerta. Wnieśliśmy o ukaranie, dlatego że doszło tutaj do szeregu nieprawidłowości w prowadzeniu ciąży oraz prowadzeniu porodu mojej żony, w wyniku czego nasz syn nie żyje. O winie oskarżonego nie jest przekonany jego obrońca. Zdarzyła się tutaj rzecz bardzo dramatyczna. Mój klient jest lekarzem z ogromnym doświadczeniem zawodowym i już samo to doświadczenie zawodowe, jego dotychczasowy profesjonalizm, a powiem tylko tyle, że historia kariery zawodowej mojego klienta to jest przeszło 1000 odebranych porodów i nigdy takie sytuacje nie miały miejsca. Myślę, że daje nam rękojmię co do tego, że część twierdzeń tutaj oskarżenia dotyczących właśnie jakichś niestaranności przy prowadzeniu tej ciąży, no nie polega na prawdzie i myślę, że wykażemy to przed sądem. Natomiast na pewno kwestie związane z organizacją i konkretnie też stosowaniem się pani pokrzywdzonej do zaleceń lekarskich, korzystanie z pomocy wielu
różnych lekarzy naraz. Myślę, że to one wszystkie złożyły się na tą tragedię, która miała miejsce w tej sprawie. Ale to już wykaże postępowanie. Ja bym prosił tylko o to, aby przyglądać się jego trwaniu, natomiast sferowaniem wyroków powstrzymać się do jego zakończenia. Lekarzowi Andrzejowi L. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejna rozprawa tego procesu 26 marca w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.